Magiczna metamorfoza, magiczna edycja, magiczne animacje i magiczna edycja kolorów. To już druga część nowości w Canwie, w Canva Magic. Zapraszam Cię na mój najnowszy odcinek. Więc w tym tutorialu pokażę Ci 3, a nawet 4 nowości Canwy, które pojawiły się w tamtym miesiącu i myślę, że warto, żebyś je znał. Także zaczynamy dzisiaj od pierwszej funkcji, jaką jest magiczna metamorfoza. Ta funkcja jest dostępna w wersji premium i teraz, kiedy klikniemy sobie w opis tej funkcji, to tutaj Canva nam mówi, że możemy dzięki temu narzędziu nadać totalnie nowy styl każdemu elementowi właśnie za pomocą tej magicznej funkcji metamorfozy. Więc już przechodzimy do tego, żeby zobaczyć, jak możemy z tego korzystać. Klikam wypróbuj magiczną metamorfozę i teraz zobaczymy najpierw na tym przykładzie, który dała nam Canva. Więc tutaj mamy taką gwiazdkę, więc załóżmy, że masz jakiś projekt, w którym masz dużo różnych elementów i chcesz temu elementowi nadać totalnie nowy kształt, nowy wygląd. Więc tutaj wybrany jest automatycznie element gwiazdki. Następnie wpisujemy wygląd, jak chcemy, żeby ten element prezentował się po metamorfozie. Więc tutaj po prostu dajemy naszą komendę do sztucznej inteligencji, jak ona ma ten obrazek przekształcić. Możemy wypróbować przykład, który tutaj nam poniżej proponuje Canva, więc spróbujemy ten pierwszy lepszy balony i klikam magiczna metamorfoza. Ok, i dosłownie minęło 5 sekund, a ja tutaj mam totalnie nowe obrazki, tak? Więc zamiast takiej gwiazdki mogę mieć takiego złotego balona. I teraz zobaczymy, jak możemy z tym pobawić się w naszych projektach. Klikam dodaj nową stronę i wybiorę sobie z elementów na przykład zegarek. Powiedzmy, że poszukamy sobie jakiegoś zegarka i na przykład wkleję sobie tutaj taki obrazek zegarka i chcę stworzyć metamorfozę tego zegarka. Więc żeby wejść do tej metamorfozy, to nie klikamy edytuj obraz. Tutaj nie znajdziemy tego w tej edycji, tak jak większość funkcji związanych z edycją obrazów, tylko przechodzimy tutaj po lewej stronie do aplikacji i tu w wyszukiwarce musimy wpisać magiczna metamorfoza. Ok, mamy tutaj. I ta magiczna metamorfoza tutaj nam się znajduje. Klikamy w nią i teraz wybieramy element z naszego projektu. Tutaj mamy tylko jeden element, więc automatycznie wybrał mi się zegarek. I teraz opisujemy wygląd. Jak chcemy, żeby ten przedmiot wyglądał po metamorfozie? Zobaczymy, czy coś z tego będzie potrafiła sztuczna inteligencja wytworzyć. Skórzany różowy zegarek z diamentami w sklepowej witrynie. Klikamy magiczna metamorfoza. Ok, więc tutaj mamy takie obrazki, więc ten tekst odnośnie witryny sklepowej raczej nie zadziałał, ale właściwie tutaj chodzi o te komendy odnośnie tylko i wyłącznie tego jednego elementu. Więc powiem szczerze, że jestem zaszokowana efektem końcowym, jak sztuczna inteligencja wytworzyła na podstawie właśnie tego zegarka z obrazka graficznego taki realistyczny zegarek, który mogłabym zastosować w jakimś moim projekcie. Więc ja tutaj sobie dodałam takie proste pole tekstowe i zobaczymy, co mogę zrobić, żeby sztuczna inteligencja mi to jakby trochę uatrakcyjniła. Ok, więc wybierz element. Klikam element. I teraz wpiszę sobie wygląd. Chcę, żeby napisy były kolorowe, brokatowe, 3D. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co my tutaj mamy? Dzień dobry, miej dziś wspaniały dzień. Więc tutaj sztuczna inteligencja stworzyła dla nas taki napis lub taki. No może nie są one jakoś tak specjalnie spektakularne, no ale też nie dałam jakiegoś szczegółowego opisu dla sztucznej inteligencji. Musisz pamiętać, że
im więcej szczegółów dasz, im większy dasz kontekst całego tego obrazu, który chcesz uzyskać, tym lepsze otrzymasz wyniki. Ok, i przechodzimy do kolejnego narzędzia, jakim jest magiczna edycja. Tą funkcję już wcześniej gdzieś tłumaczyłam, dlatego że ta nowość już jakiś czas temu weszła, natomiast dopiero teraz jest tutaj wyodrębniona w magicznych funkcjach, więc postanowiłam ją również jeszcze raz wyjaśnić, gdybyś gdzieś tam ominął tamten odcinek lub zapomniał, że w ogóle coś takiego istnieje. Także tutaj możemy kliknąć sobie w magiczną edycję i zobaczyć, jak to mniej więcej działa. Tutaj mamy takie demo, gdzie jest pokazane, że możemy wymienić sobie na przykład nasz ubiór, tak, ze zwykłej bluzki na marynarkę. I właśnie teraz pokażę Ci, jak to działa. Także otwierasz sobie jakikolwiek projekt, białą kartkę, czy to będzie na Instagrama, na stories, prezentacji, czy gdziekolwiek. Po prostu otwierasz sobie białą kartkę, jak ja to nazywam, i tworzysz. Więc ja tutaj prześlę sobie właśnie zdjęcie, na którym bym chciała, powiedzmy, ubrać sobie właśnie marynarkę. Ok, więc mam tutaj takie zdjęcie przy biurku i teraz bym chciała nie mieć zwykłej bluzki, tylko właśnie marynarkę. Więc klikam edytuj zdjęcie i teraz ta magiczna edycja znajduje się właśnie w tym miejscu. Jest to funkcja dostępna dla wszystkich użytkowników, czy masz kanwę darmową, czy płatną. To oczywiście możesz z tego korzystać bez ograniczeń. I klikam magiczna edycja i teraz musimy wybrać sobie miejsce na zdjęciu, na którym chcemy właśnie wprowadzić zmiany. Więc tutaj mamy rozmiar pędzla, możemy sobie dostosować jego wielkość i tutaj właśnie zaznaczyć tą część, gdzie chcemy właśnie, żeby była wprowadzona zmiana. Więc ja zaznaczam sobie tutaj wszędzie, gdzie będę chciała mieć tą marynarkę. No dobra, więc mam zaznaczony obszar i teraz opisz edycję. Biała kobieca marynarka i wygeneruj. Ok, co mi tutaj wyszło? Tutaj mamy jakąś taką jakby skórzaną kurtkę, raczej do marynarki nie jest to podobne. Tutaj jest jakaś taka dziwna też, raczej nie marynarka. Tutaj znowu jakaś kurtka, ale nie wygląda to całkiem, nie wygląda to źle, gdyby nie ta ręka tutaj jakaś taka zniekształcona. No i tutaj mamy znowu taką jakąś kurtkę. Wygląda całkiem nieźle, powiem szczerze. Nawet, że tutaj sztuczna inteligencja musiała dorobić mi rękę z zegarkiem. Tak jak mówiłam Ci już wcześniej, kiedy używasz obrazów, w których znajduje się człowiek i części ciała, to nie zawsze będzie ten rezultat taki, jaki byśmy chcieli. Nawet tutaj jest napisane, funkcja magicznej edycji nie jest przeznaczona do edycji twarzy, rąk lub nóg. Mimo wszystko uważam, że całkiem nieźle sobie poradziła w tym obrazie. Ok, spróbujemy z czymś innym, bo tutaj pokazałam Ci na przykładzie człowieka, natomiast stworzymy sobie jakiś obraz, w którym nie ma po prostu części ciała. Więc ja sobie wybiorę jakieś zdjęcie, na przykład, o, powiedzmy, że ja sobie wybrałam tutaj takie zdjęcie, jakiś piknik i chciałabym, żeby na tym kocu znajdowało się dodatkowo, nie wiem, jakaś lemoniada. I teraz klikam edytuj zdjęcie, następnie magiczna edycja. Teraz zaznaczam sobie obszar, w którym chcę wprowadzić tą właśnie zmianę, więc załóżmy, że tutaj będzie sobie stała lemoniada. I wpisuję sobie, daję kontynuuj i wpisuję lemoniada w szklanym dzbanku. Ok, klikam wygeneruj. Ok, i tutaj mamy różne propozycje. Także myślę, że można naprawdę tutaj pobawić się tą funkcją. Oczywiście to narzędzie cały czas jest w procesie ulepszania i udoskonalania przez Canva, także nie zawsze te obrazy będą takie, jakie byśmy chcieli. Natomiast warto wiedzieć, że ta możliwość istnieje w Canwie, więc jeżeli kiedykolwiek będziesz mieć obraz, na którym czegoś Ci brakuje, to możesz to wygenerować sobie właśnie dzięki tej funkcji magicznej edycji. Lub na przykład obraz, w którym chciałbyś coś zmienić. Na przykład ja tutaj mam owoce, a chciałabym, żeby to był kosz pełen, powiedzmy, warzyw albo jeszcze czegoś innego, tak? I tutaj mogłabym sobie to wygenerować. Także tak działa funkcja magicznej edycji.
kolejne narzędzie, jakie Ci pokażę, to magiczna animacja. I tutaj, kiedy klikniemy sobie na magiczne animacje, mamy krótki opis, na czym polega ta funkcja. Wpraw swoje projekty w ruch dzięki funkcji magiczne animacje. Dzięki temu narzędziu błyskawicznie dodasz idealnie dopasowane animacje i przejścia do całego projektu. Także w jaki sposób to działa, już Ci pokazuję. Na przykład możesz wykorzystać to podczas tworzenia prezentacji. Ja wybiorę sobie jakiś szablon prezentacji dla demonstracji. Dobra, więc ja wybieram sobie tutaj dla przykładu taką prezentację. Dostosuj ten szablon. I teraz, jak widzisz, mam taką, powiedzmy, gotową prezentację. Kiedy kliknę sobie prezentuj, to jak widzisz, ta prezentacja jest taka statyczna, nic się na niej nie dzieje, nie ma żadnych animacji, nie ma żadnej dynamiki. No i jest taka po prostu zwykła, tak? I teraz dzięki tej funkcji, która właśnie weszła, jaką jest magiczne animacje, możemy bardzo ułatwić sobie pracę i możemy oszczędzić bardzo dużo czasu. Więc jak to działa? Zaznaczamy sobie wszystkie slajdy, Ctrl A lub Command A, a następnie wybieramy tutaj animacja i tutaj pojawia się nam funkcja magiczne animacje. Klikam w to, aż iskry lecą podczas, gdy dobieramy animację dla Twojej prezentacji. No i tutaj pojawiły się nam właśnie te dodatkowe opcje magicznej animacji. W pierwszym wierszu mamy zalecany styl, czyli to, co oni jakby polecają dla tej prezentacji. Natomiast mamy też pod spodem alternatywne style. Więc kiedy sobie najedziemy na każdą tutaj kosteczkę, to możemy zobaczyć, jak ta animacja jest zaaplikowana na naszej prezentacji. I za jednym kliknięciem myszy mamy już dosłownie całą pracę wykonaną, czyli animację tekstów, animację obrazków, przejścia między slajdami i tak dalej. Także zobaczmy, jak to wygląda efekt końcowy minuta po. Wow, po prostu mega. Jestem pod mega, mega wrażeniem. Jak szybko mogłam stworzyć tak niesamowity efekt dzięki właśnie tej magicznej funkcji. Jestem naprawdę mega pozytywnie zaskoczona. Ok, więc to jest dopiero pierwsza możliwość, jaką możemy wykorzystać dzięki tej magicznej animacji. Ale magiczną animację możemy również wykorzystać w naszych projektach, których stworzyliśmy, na przykład karuzele na Instagramie albo projekty różne inne graficzne i stworzyć z tego sobie krótki filmik. Więc już Ci pokazuję, jak to działa. Więc otworzyłam sobie jakiś pierwszy, lepszy post karuzelowy, który stworzyłam jakiś czas temu na Instagramie i teraz chcę właśnie nadać animacji tym wszystkim grafikom, żeby zrobić z tego filmik. Także co muszę zrobić, to po prostu zaznaczam pierwszy slajd, a następnie wchodzę tutaj w animacja i wchodzę do magiczne animacje. I teraz mogę znowu wybrać sobie jeden styl do wszystkich slajdów. Powiedzmy ten energetyczny. I teraz mogę zrobić sobie podgląd całej prezentacji, tego filmiku, ale mogę wcześniej zmienić sobie czas tych wszystkich wyświetleń każdej grafiki, tak, żeby to za długo nie trwało. Więc powiedzmy, że to będą 2 sekundy i teraz mogę kliknąć zastosuj na wszystkich stronach. I teraz widzę już tu w podglądzie, że ten filmik będzie trwał 20 sekund. Więc kiedy kliknę sobie play, on już sam będzie się dla mnie odtwarzał. Więc w ten sposób możesz tworzyć filmiki z gotowych już projektów, które już wcześniej utworzyłeś. Oczywiście z tego projektu nie byłby dobry film, dlatego że za szybko przewijają się strony i jest za dużo treści na tych projektach, więc tego bym Ci nie polecała. Natomiast gdyby tutaj było pojedyncze hasło, tak, gdyby tutaj nie było tej treści i bym zrobiła tylko po prostu tylko tytuły, tak, w jaki sposób zarabiać online, tak, i tutaj po kolei by się wyświetlało zarabianie na YouTubie i tak dalej, kursy, e-booki i tak dalej, to w ten sposób ten filmik tak naprawdę mógłby być utworzony w 20 sekund albo i nawet krócej. Więcej na temat tego, jak tworzyć filmy w Canwie, jakie są możliwości używania tych wszystkich narzędzi, tłumaczę w moim kursie Canva Master Video, który teraz możesz kupić w promocyjnej cenie, więc więcej informacji znajdziesz pod tym filmem. Bardzo Ci polecam, dlatego że bardzo dużo osób
ciągle nie ma pojęcia, jak fajnie można korzystać z Canvy podczas tworzenia wideo do social media, na kanał na YouTubie, czy dla własnych prywatnych potrzeb. Więc polecam Ci zobaczyć kurs Canva Master Video, jak również Canva Master Grafika. Oba kursy są teraz w promocyjnej cenie, więc możesz zaoszczędzić i nauczyć się, jak korzystać z wszystkich nowości Canvy, żeby wyróżniać się na tle konkurencji. I teraz pokażę Ci jeszcze jedną taką ciekawą funkcję, która jest już prawdopodobnie trochę dłużej, ale nie miałam jeszcze szansy jej nigdzie przedstawić, jaką jest edycja kolorów na zdjęciach. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy masz już takie zdjęcie, na którym są już jakieś statyczne kolory i chciałbyś je zmienić, to możesz teraz to zrobić automatycznie właśnie w Canvie. Więc już Ci pokazuję, jak to działa. Ja tutaj mam takie zdjęcie z torebką i różnymi kolorami i chciałabym zmienić sobie kolor tej torebki na, powiedzmy, niebieski. Więc żeby to zrobić, wchodzimy w edytuj zdjęcie, następnie klikamy tutaj w te suwaki dostosuj i zjeżdżamy na sam dół. Wybieramy kolor, który chcemy zmienić, czyli tutaj jest ten kolor tej torebki, taki pomarańczowy. Więc poniżej otworzyły mi się takie nowe opcje odcień, tak? Więc ja sobie teraz przesuwam ten odcień na niebieski i mogę zmienić też nasycenie, czyli jak bardzo ten niebieski kolor będzie tej torebki oraz jasność. I tutaj możemy zmienić sobie każdy inny kolor na tym zdjęciu, więc jeżeli mamy taką matę, to również klikamy w dostosuj i chcemy zmienić sobie jej kolor na, powiedzmy, jakiś inny, tak? Na przykład, nie wiem, jakiś taki zielony czy czerwony i tak dalej. Tak więc w tych opcjach w dostosowywaniu kolorów możemy nawet bawić się innymi funkcjami, jakim jest na przykład światło, kontrast, cienie, jaskrawość, nasycenie, ostrość i tak dalej. Więc jak widzisz, zupełnie wyszło inne zdjęcie niż było początkowo. Na początku mieliśmy, gdzie ono jest? Tutaj. Na początku wyglądało tak, a teraz mamy tak. Tak więc jak widzisz, ten kolor tego kwiatka też zmienił się na niebieski, dlatego że ten kolor został jakby zaciągnięty z koloru torebki, tak? Więc nie moglibyśmy zmienić koloru kwiatka na inny kolor niż ten, który jest na torebce, dlatego że one automatycznie się razem zmieniają. Mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi. Więc fajna jest ta możliwość, dlatego że kiedy masz jakiś obraz, w którym chciałbyś nasycić kolory albo jakby te kolory dopasować do swojej marki, to możesz właśnie to zrobić dzięki tej funkcji edycji kolorów na zdjęciach. Więc to by było na tyle w tym tutorialu. Mam nadzieję, że podobały Ci się te funkcje. Daj lajka oczywiście, jeśli Ci się podobał ten tutorial i daj znać, która funkcja najbardziej Ci się podoba z tych nowości. Ja powiem szczerze, że dla mnie naprawdę mega wrażenie robi ta magiczna metamorfoza. Można tutaj naprawdę stworzyć niesamowite nowe obrazy, których nikt nigdzie nie użył wcześniej. Więc bardzo Ci polecam, żeby się tym teraz pobawić i przypominam Ci o trwającej promocji na mój kurs Canva Master Grafika i Canva Master Video, który w tym miesiącu możesz kupić aż o 100 zł taniej. Więc polecam Ci zobaczyć linka pod tym filmem i dołączyć do uczestników mojego kursu Canva Master. Więc to by było na tyle w tym tutorialu. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie do końca i polecam Ci subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz, ponieważ w kolejnym odcinku pokażę Ci takie funkcje, o których nawet Ci się nie śniło. Uwierz mi, że Canva to kombo narzędzi sztucznej inteligencji. Tutaj stworzysz nie tylko piękne obrazy i zdjęcia do swoich social media i swojego biznesu online, ale również stworzysz niesamowite treści, które będą dostosowane do głosu Twojej marki. O czym mowa? O tym powiem więcej w kolejnym filmie. Także pamiętaj, żeby również kliknąć powiadomienia i otrzymać informacje właśnie o najnowszym odcinku. Także dzięki jeszcze raz, pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach.